Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was serdecznie na Milewski Grow. W kolejnym cyklu rozmowy z przedsiębiorcami. Zanim wystartujemy, napiszcie proszę bardzo w komentarzu, czy dobrze nas widać i czy dobrze nas słychać. Czeka nas dzisiaj bardzo energetyczna rozmowa, dlatego że mój gość jest wyjątkowo energetyczny. To jest kobieta Wulkan, która napisała niezwykłą książkę. Porozmawiamy sobie trochę o życiu, porozmawiamy sobie trochę o wyzwaniach, o tym, jak sobie ogarnąć pewne tematy w życiu, które gdzieś tam są wyzwaniami. No i generalnie jak nie zatracić tego, co pozytywne i co ważne. Ale chcemy mieć pewność, że nas słychać, a widzę, że już jest troszeczkę... O, Adam napisał dobry wieczór. Magda napisała, że dobrze nas słychać, świetnie, cieszę się bardzo. Dobrze, więc moi drodzy, moim gościem jest kolejny przedsiębiorca, człowiek, trener, Marzena Śmigielska, wyjątkowy człowiek, z którym mam okazję współpracować na co dzień. Kobieta petarda, która zresztą ma stronę energyboost.pl, troszeczkę później pokażę wam tę stronę, żebyście mogli sobie wejść, oczywiście skorzystać z tego, co jest na tej stronie. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie poświęcona przede wszystkim, ja myślę, że pozytywnej energii, bo jak umawiałem się na rozmowę z Marzeną, to pierwsze, o czym pomyślałem, to to, że to na pewno będzie mega pozytywna rozmowa, że to na pewno będzie osoba, która doda dużo wiary, nadziei i pozytywnych emocji wszystkim tym, którzy teraz tego poszukują. Marzenko, pierwsze pytanie, zanim wejdziemy w większe szczegóły i porozmawiamy o twojej drodze, to powiedz mi, jak ty w tej sytuacji tak zwanego lockdownu, zamknięcia, jak ty zachowałaś tą energię pozytywną, jak sobie poradziłaś z tym wszystkim, co było, jak ci się udało w ogóle po prostu mieć ten uśmiech na ustach? Przede wszystkim witaj, Łukaszu, dobry wieczór wszystkim, cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być z wami. No, pewnie jak dla wszystkich, nie tylko dla mnie, nie było to łatwe, tak? Ja muszę szczerze przyznać, że pomimo tego, że jestem osobą, która mówi o motywacji, ciągle motywuje ludzi do tego działania i dodaje im wiatru w żagle i wspiera i ciągle gdzieś tam podnosi na duchu, to ja też jestem tylko człowiekiem i no niestety zaliczyłam, że tak powiem, takiego doła podczas tego koronawirusa. Myślę, że każdy miał taki moment zejścia czy spadku. Natomiast wydaje mi się, że no, nasze życie to sinusoida, więc co jakiś czas zdarza się w naszym życiu jakiś dołek. Więc po prostu trzeba się, tak jak z każdą zmianą z nim, że tak powiem, ogarnąć, zaprzyjaźnić się z nim, zapoznać go. I kiedy już go rozpoznamy, to po prostu no, trzeba poszukać jakby wyjścia z tej sytuacji, zacząć działać. Ja jestem typem człowieka, który po prostu lubi działać. Ja nienawidzę stagnacji, nienawidzę marazmu. I mój mąż, jak zobaczył mnie w sytuacji tego koronawirusa na początku, to mówi, no tragedia po prostu. Po czym za chwilę, jak znalazłam cel swój już i zaczęłam działać, to mówi, no wreszcie zaczęłaś działać. Więc u mnie po prostu musi być cały czas działanie, cały czas cel i jakiś taki gdzieś tam na horyzoncie dojście do tego celu, który sobie stawiam. Natomiast no tak jak mówię, pewnie tak jak wszyscy też miałam moment słabszy. Nie ukrywam, jestem tylko człowiekiem, każdy takie ma momenty. Natomiast ja nie zapominam o jednym, nawet jeśli... Bo nawet dzisiaj rozmawiałam przez chwilę ze znajomym i też pozwoliłam sobie na przez chwilę może takie delikatne, nawet nie narzekanie, ale takie trochę rozczulenie się nad sobą, bo czy za chwilę tak. Się zebrałam, powiedziałam dosyć tego, a teraz będzie dobrze, weźmy się w garść i róbmy swoje, więc jestem typem raczej takim, który podąża za realizacją siebie i staram się, nawet jeśli zdarzy mi się jakiś taki dół, to staram się po prostu z niego jak najszybciej wyjść i zacząć działać. Także motywacja, energia do działania i to jest najważniejsze w życiu, myślę. No właśnie, bo teraz takie kluczowe dla mnie pytanie, bardzo ważne, bo mam takie poczucie, że ludzie, którzy wspierają innych, zajmują się rozwojem, edukacją i tak dalej, pewien mit, pewien wyrósł wśród tych ludzi, że to są ludzie kulodporni, niezniszczalni, ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc nie mają emocji, tylko są pozytywni i w ogóle są na haju. Ale to jest naturalne to, że każdy z nas gdzieś tam ma słabsze momenty. Powiedz mi, Marzenko, co robić, bo to jest sinusoida, tak? Emocje to jest coś, czego doświadczamy na co dzień, każdego dnia. Jaką najlepszą wskazówkę, jakie jest twoje podejście do tego, że w momencie, kiedy dopada nas ta negatywna emocja, co się z nami dzieje, jak sobie z tym poradzić, jak ty sobie z tym radzisz i jaki masz na to sposób? Oczywiście, że to jest naturalne i właśnie tak jak powiedziałeś, przez to, że ludzie mnie odbierają jako taką osobę, która im dodaje energii i często mam znajome, które potrafią do mnie zadzwonić, bo mówią, mają gorszy dzień i zawsze jak do mnie zadzwonią, to ja im właśnie dodam tej motywacji. Natomiast kiedy ja na przykład mam taki moment gorszy i mówię, że mam doła, wszyscy mówią, ty?
ty? Jak ty możesz w ogóle mieć doła? Przecież ty ludzi motywujesz. I zawsze wtedy mówię, słuchajcie, ale ja też jestem tylko człowiekiem. Natomiast jak sobie radzić z tymi emocjami? Chyba każdy radzi sobie inaczej. Każdy musi znaleźć swój własny złoty środek. Są różne techniki. Ja na przykład mam od lat swoje takie szereg takich właściwie nawyków, które sobie wykształciłam. To jest ten nawyk zwycięzcy, który robię codziennie rano, jak wchodzę do tej łazienki. I powiem wam szczerze, że przez pierwsze, nie wiem, 2 miesiące, może trochę mniej. On mnie po prostu śmieszył na początku, ale teraz jak o nim opowiadam i każę ludziom robić, to oni też się śmieją. I myślę sobie, i to cudowne, bo już ten uśmiech wyzwala pozytywne emocje. Potem, kiedy myję zęby, nienawidzę marnotrawienia czasu, więc po prostu zaczynam sesję wdzięczności. Więc to też mnie jakby motywuje, bo ustawia już cały mój dzień. Pamiętam zawsze o tym, żeby wstać prawą nogą. Nienawidzę budzików, tego wyłączania, bo uważam, że to strasznie dużo tej energii zabiera, zamiast nas obudzić. Więc jeżeli planujesz sobie, że jutro będziesz miał drzemki, to po prostu nastaw ten budzik 15 minut później, bo to na najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. Trochę odpuściłam teraz sport niestety przez koronawirusa, ale to też był taki moment, kiedy mogłam pobyć ze sobą. Wybiegałam po prostu często, kiedy na przykład chce mi się płakać, mam gorszy dzień, to wychodzę z domu. Na przykład kiedy pokłócę się z moim mężem, to kiedy zbierają we mnie takie negatywne, smutne emocje, to żeby też no, nie doprowadzić do jakiejś takiej wymiany zdań, które potem można żałować, po prostu wychodzę z domu, idę na spacer, idę pobiegać. I wtedy jestem sama ze swoimi myślami, jestem sama z przyrodą, z otoczeniem i ostatnio nawet, bo nagrywam moje filmy motywacyjne, spojrzałam na ptaki, które leciały, pomyślałam sobie, Boże, że wy nawet nie wiecie, jaki ja mam problem. Po czym pomyślałam sobie, jaki ja właściwie mam problem? Jest tysiące ludzi, którzy mają większy problem od moich, więc właściwie powinnam mieć przyklejony uśmiech do twarzy, na twarzy i cieszyć się z tego, co mam. Więc staram się też doceniać to, co mam, być wdzięczna za wszystko, co mam. Naprawdę też, kiedy rozpoczynałam robić proste sesje wdzięczności, o których wszyscy mówią, a tak mało ludzi je robi, Łukaszu. Bo tak. Pamiętam, kiedy rozpoczynałam sama też, pierwszy raz poszłam na spacer, szłam i mówię, Boże, mam wymienić 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna. I tak, ja właściwie nie umiałam znaleźć 10 rzeczy. Ja w tej chwili mogę wymieniać rzeczy, za które jestem wdzięczna po prostu jak z rękawa. I nie wiem, mi się to po prostu nie kończy, ale też pamiętam, że byłby to dla mnie na początku problem, więc ludzie muszą po prostu wyrobić w sobie jakiś nawyk. Odpuściłam oglądanie telewizji od dawna, już nie pamiętam kiedy, w ogóle jak ktoś mówi o czymś, że tam ktoś teraz w polityce coś się dzieje, czuję się trochę czasami wykluczona, ale myślę sobie, że nie tęsknię za tym. Zdarza mi się, nie powiem, kiedy na przykład pewnie dzisiaj po takim fajnym live'ie, kiedy będę tak pozytywnie zbudowana, nie wiem, być może jakaś będzie interakcja jeszcze z ludźmi, którzy tutaj będą, to też jestem takie emocje, odpowiadam tym ludziom, a potem, kiedy dopadnie mi taki spadek emocji, takiej energii, to też lubię sobie na przykład usiąść wieczorem z mężem i obejrzeć jakiś dobry film, więc nie mówię, że nie oglądam telewizji w ogóle, ale staram się wybierać to, co chcę oglądać, więc nie zaprzątam sobie głowy, nie zarzucam się jakimiś zbędnymi rzeczami, które tam są. Uwielbiam taniec, bo mnie on oczyszcza i ja po prostu wyzwalam wtedy swoje emocje. Myślę, że każdy musi znaleźć swój taki własny reset, który lubi. Niektórzy potrafią słuchać bardzo głośno wtedy muzyki. Wiem, że inni kobiety tak często mają, że sprzątają dom. Ja na przykład jak sprzątam dom, to uwielbiam mieć na głos muzykę włączoną, bo też mnie to motywuje. Natomiast nienawidzę mieć otwartych pętli, czyli coś, co mi zabiera tą energię. Więc jestem osobą bardzo taką poukładaną, ktoś by powiedział, taką naprawdę uporządkowaną, więc jeśli coś sobie zakładam, to staram się to zrobić do końca, żeby przysłowiowej żarówki w piwnicy, o której mówię, 10 raz idąc tam nie przypominać sobie, że ona jest ze zmienia, tylko po prostu biorę to i to zmieniam, żeby już zamknąć tą sprawę. Także każdy ma pewnie mnóstwo innych rzeczy, dzięki którym ładuje te swoje bateryjki. Inni po prostu śpią, a jeszcze inni po prostu oglądają telewizję, także każdy inaczej. Chciałbym właściwie zapytać się o dwie rzeczy, bo pierwsza rzecz jest taka, że co się teraz wydarzyło, czyli to tak zwane zamknięcie, doświadczyliśmy pewnego rodzaju izolacji i być może bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje z ludzką psychiką i w ogóle z emocjami w momencie, gdy jesteśmy długotrwale w tym procesie zamknięcia. Z drugiej strony też mamy osoby, które na przykład zaczęły pracować regularnie zdalnie. I moje pytanie jest takie, jak, że tak powiem, rozbudzić te emocje na nowo? Poniekąd już odpowiedziałaś, bo jedną z pasji twoich jest taniec, gdzie razem z mężem Arkiem prowadzicie też zajęcia i to jest piękna technika na to, żeby wyrazić siebie, żeby rozruszać. Ale jaką wskazówkę miała być dla tych, którzy generalnie wylądowali często nie z własnego wyboru w takiej rzeczywistości, gdzie muszą pracować zdalnie? Gdzie raptownie cały ten porządek, który mieli do tej pory, gdzie wychodzili o którejś tam do firmy i tak dalej, to się zmieniło i ta nowa rzeczywistość ich zaskoczyła. Jak w tym całym chaosie, w tej nowej sytuacji sobie poradzić? Jakie ty masz sposoby na to, żeby ogarnąć rzeczywistość domową, żeby ta praca, która w tej chwili jest zdalna w dużej części,
była efektywna i skuteczna? Ja muszę powiedzieć, że przez 21 lat pracowałam na etacie i zawsze mi się wydawało, że to jest strasznie ciężka praca. I tak właściwie zazdrościłam mojemu mężowi przedsiębiorcy, że ta jego praca jest taka inna. Natomiast no, nic bardziej mylnego, odkąd zostałam przedsiębiorcą, zdałam sobie sprawę tak naprawdę, że to jest cudowne poczucie bezpieczeństwa, kiedy można wyjść do pracy na te 8 czy 9 godzin, wrócić do domu jakby mieć pustą głowę. Zupełnie inaczej zachowują się przedsiębiorcy, oni nie pracują 8 godzin, często pracują 12 godzin i po fajrancie, ja się zawsze śmieję, że mój mąż wraca do domu i fizycznie jest, ale umysłowo gdzieś tam jest cały czas zaprzątnięty swoją pracą, a często jeszcze odbiera różnego rodzaju telefony. Natomiast w momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci, wiele osób musiało jakby przewartościować swoje życie, zmienić swoje życie. Ja nie ukrywam, że ja też, ponieważ ja do tej pory robiłam szkolenia takie stacjonarne, kiedy szłam na salę, gdzie byli ludzie, którzy ze mną rozmawiali, była interakcja, widziałam ich emocje, ja też czerpałam od nich ogrom energii, którą mam nadzieję potem im dawałam. Natomiast raptem to wszystko mi się jakby ukróciło, zostało mi to zabrane i muszę powiedzieć, że no, marzec był dla mnie straszny. Jeszcze 9 marca zrobiłam ostatnie szkolenie, miałam mieć 12 i rano zadzwoniła do mnie kobieta, o której wynajęłam salę, że niestety ono się nie odbędzie. I jeszcze zostałam z takim 6-letnim dzieckiem, które jest mega obserwujące i mamo poław się ze mną, a ja miałam cały czas z tyłu głowy, że przecież ja muszę tutaj pracować, bo ja muszę zarabiać pieniądze. I muszę powiedzieć, to był fantastyczny czas dla mnie. Po pierwsze dlatego, że chyba odcięłam trochę pępowinę z moją córką, która nie odstępowała mnie na krok. Wreszcie to się zmieniło. Natomiast ja uważam, że nic, co nas w życiu spotyka, jakby nie wyjdzie w konsekwencji na dobre. I ja dzięki temu nauczyłam się wielu nowych rzeczy, mam nowe kompetencje. Na przykład w pewnym momencie wymyśliłam sobie, że skoro nie mogę prowadzić szkoleń, to może zacznę robić napisy do filmów. Więc nauczyłam się robić napisy najpierw w jednym programie, Hit Film Studio, w którym nagrywam swoje filmy i już się cieszyłam, że to potrafię, po czym mój mąż mówi, słuchaj, ale gdybyś chciała, żeby na YouTubie ludzie mogli sobie te napisy tłumaczyć na inne języki, to musisz to robić na YouTubie, okej? Okay? Pomyślałam sobie, więc muszę się nauczyć robić te napisy na YouTubie, więc zaczęłam je robić i teraz je robię i wiem, że docieram dzięki temu z moim filmami do osób na przykład niesłyszących i to jest dla nich mega ważne. Potem na przykład ja cały czas będąc z wykształcenia fizykiem, gdzieś tam mam jakieś dzieci, które do mnie przychodzą na te lekcje i raptem te dzieci przestały przychodzić, pomyślałam sobie, wow, to może trzeba to zrobić teraz inaczej, więc poprosiłam męża o takie narzędzie, na którym ja mogłabym pisać, żeby to dziecko mogło widzieć, więc okazało się, że można robić również korepetycje online, więc w ten sposób sobie pomagać. Uwielbiam z tobą rozmawiać, zadam ci jedno pytanie i możesz przez pół godziny gadać. No was przepraszam. Mówiłem wam, że Marzena jest bardzo energetyczną osobą, która jak zaczyna pędzić, to po prostu pędzi, ale tą cechą wyróżnia prawdziwych motywatorów. Marzenko, twoja historia, która jest nieprzypadkowa, jakby też związana z tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ona pokazuje, że ty jesteś generalnie człowiekiem odważnym w życiu. Kimś, kto generalnie ma odwagę robić jakieś śmiałe rzeczy, iść czasem pod prąd. Przez wiele, wiele lat realizowałaś karierę w edukacji. Byłaś dyrektorem szkoły, jeżeli dobrze pamiętam. I generalnie ta edukacja gdzieś tam cię pochłaniała. Pewnego pięknego dnia obudziłaś się i poczułaś pragnienie, że chcesz czegoś więcej, że chcesz, żeby trochę w innym kierunku twoje życie poszło. Jak znaleźć taką odwagę w życiu? Bo ja mam takie poczucie, że ta odwaga, która wtedy tobą kierowała, to jest taka odwaga, której dzisiaj ludzie potrzebują do tego, żeby obudzić się z tego letargu, w którym jesteśmy i żeby pokonać ten strach i ruszyć dalej naprzód, żyć, robić swoje, realizować swoje cele, marzenia. Wiesz co, ja myślę, że to pragnienie robienia czegokolwiek innego, aczkolwiek taką namiastkę miałam stojąc przed młodzieżą, bo moim marzeniem było zawsze mówić do ludzi. Zresztą tak jak zauważyliście, pewnie wszyscy non stop mogę mówić, ja to po prostu uwielbiam. I to miałam, tylko kiedy zostałam dyrektorem, to co kocham najbardziej zostało mi zabrane, a przy okazji jeszcze musiałam robić rzeczy, których nie lubiłam, nie rozumiałam, nie znałam się na tym i to mnie po prostu przerastało. I w pewnym momencie okazało się, że zaczyna mnie dopadać stres, i to tak potworny stres, że to się zakończyło jakimiś problemami zdrowotnymi. I wtedy, Łukaszu, no nic nie dzieje się przypadkiem, to przez ciebie albo dzięki tobie pojechałam na twój event, gdzie po prostu siedząc tam, łzy mi płynęły, pomyślałam sobie, ja powinnam stać na tej scenie. Mi zabrakło wtedy odwagi, żeby podejść do ciebie. Rozmawialiśmy o tym i mówisz, szkoda, żeś wtedy nie podeszła. Ale ja sobie wtedy powiedziałam, ja tam stanę. I ja muszę ci powiedzieć, że ja to zrealizowałam. Czyli to marzenie gdzieś we mnie było.
jakby potrzebowałam, ja zawsze opowiadam, wiesz, ten dowcip o tym psie, który siedzi na tym gwoździu i wyje, no i ktoś podchodzi, pyta, czemu ten pies tak wyje, bo siedzi na gwoździu, czemu z niego nie zejdzie, bo widocznie ma za krótki. Ja miałam ten gwóźdź przysłowiowy w tyłku, ale miałam go za krótki. Świetna metafora. I ty mi, wiesz, Łukaszu, ten gwoźdź po prostu wbiłeś tak centralnie w te cztery litery, ja po prostu wstałam i powiedziałam sobie, nie, życie jest za krótkie na to, żeby marnotrawić je na robienie czegoś, co zabiera ci jeszcze zdrowie, energię i radość życia. Trzeba robić to, co się kocha, trzeba robić to, co daje fun i po prostu cieszyć się z tym, bo wtedy nie idziesz do roboty, tylko idziesz robić coś, co kochasz i masz po prostu wtedy taki fun i to wtedy się spełniasz, tak? Masz te 1440 minut, które w pełni wykorzystujesz. No i ja wtedy pamiętam to, kolega mój powiedział, ty to masz kochones. Być może, że mam te jaja przysłowiowe większe niż nie jeden facet, ale ja przyszłam do domu, ja pamiętam, to był piątek, to był egzamin gimnazjalny, ja zamknęłam szkołę, wróciłam do domu i ja, mając łzy w oczach, poprosiłam mojego męża, mówię, zrób mi drinka, muszę ci coś powiedzieć, zaczęłam płakać, on mówi, czemu ty płaczesz? Ja mówię, bo muszę ci powiedzieć ważną rzecz, to mów, zwalniam się z pracy, a mój mąż, wreszcie. Po prostu on potem powiedział, że nie mógł się doczekać swojej marzeny, którą pokochał, takiej zwariowanej, szalonej, pełnej energii, szalonych pomysłów, które natychmiast wprowadzam w życie, ponieważ mój mąż jest raczej taki, że on zawsze przemyśli, na ziemię przemyśl. Nie, i mówi, Boże, ale jak ty to robisz, to po prostu robisz. Ja mówię, słuchaj, się nawet nie zastanawiam, ja nawet nie wiem czasami, jak coś robić. Ja w ogóle, jak mi coś wpadnie do głowy, to ja już to zrobię, a potem myślę, matko, przecież ja nie mam nic podopinane na ostatni guzik i zaczynam to jakby zbierać do kupy, a potem się okazuje, że wszystko wyjdzie, bo ja też myślę sobie, że gdzieś tam ktoś nad nami, ten wszechświat, czy nie jest zgodnie z filmem Sekret nad nami działa i ja po prostu, ja robię teraz tak, że ja podświadomość jest jak kelner, przynosi wszystko, co zamówimy, ja po prostu teraz wypowiadam i ja zawsze mówię, że wszechświat przebiera nóżkami i myśli teraz, kurde, jak ja mam jej to dać i mi to daje. Także to jest po prostu fantastyczne i gdybym miała ludziom poradzić, też nazywasz ty mnie często trenerem działania i trenerem zmiany. Ja uważam, że nie ma co siedzieć, nie ma co płakać, trzeba po prostu wziąć te cztery litery w garść, wstać i powiedzieć, a teraz zaczynam coś nowego. I powiem tylko to ludziom, którzy się bardzo o to boją, co będzie, bo ludzie zaczynają myśleć, ale jak to będzie, jak sobie poradzę, znowu jak, ciągle są te pytania, nie jak, tylko dlaczego. Jeśli ty będziesz wiedzieć, dlaczego chcesz to zrobić, to wszystko inne się poukłada. I tak było w moim przypadku. Raptem poznajesz nowych ludzi, raptem spotykają cię niesamowite sytuacje, czytasz książki, które raptem odpowiadają ci na twoje pytania. I muszę wam powiedzieć, że jeśli człowiek się zdecyduje i pójdzie w to tak całym serduchem, to wszystko się sprzysięgnie, nie przeciwko niemu, ale właśnie dla niego, żeby mógł to zrealizować. Tak też zdarzyło się u mnie, także myślę, że nie ma się czego bać, tylko po prostu iść w tą zmianę, bo z mojego doświadczenia wynika, że zmiana jest zawsze na lepsze. Napisałaś fantastyczną książkę, którą zresztą jestem w trakcie czytania. Wrzuć na luz. No, napisałem dzięki tobie. Tak, znaczy powiem szczerze i będę tutaj naprawdę totalnie serio i szczerze. Jesteś osobą, która po sesji z nami, ze mną jest Barbarą, najszybciej zrealizowała projekt, jakim jest książka. Naprawdę, słuchajcie, to... Ja jestem zadaniem. Tak, ja byłem zaskoczony, jak Marzena szybko podłapała temat i zaczęła go realizować po prostu konsekwentnie. Ale książka też nieprzypadkowo ma tytuł Rzuć na luz. Powiedz mi, o czym jest ta książka? Jakie niesie główne przesłanie? Książkę widać z tyłu, mogę ją pokazać troszkę z bliska, tak. mojego zdjęcia nie widać. To faktycznie pamiętam, jak siedzieliśmy u was w domu na tarasie, prowadziliśmy bardzo fajną rozmowę, zresztą zawsze uwielbiam te rozmowy z wami, i ty rzuciłeś do mnie taki tekst, Marzena, ty musisz napisać książkę, a ja wtedy ci odpowiedziałam, tak, ja mam ją gdzieś tam w głowie, bo to też jedno z listy moich marzeń, ja ją napiszę za 2-3 lata, a ty wtedy powiedziałeś do mnie, nie, pisz ją teraz, masz 2 miesiące, do końca roku. Jak? Nie, to był październik, powiedzmy 3 miesiące. Jak? No i faktycznie ta książka, pamiętam, była skończona chyba w 2 miesiące, ale tak. To chyba jest też tak, że ona gdzieś w środku we mnie była, to ze mną rezonowało, ja też jestem coachem, miałam mnóstwo sesji z kobietami, z mężczyznami i ciągle w tych sesjach przejawiało się jedno, że ludzie nie realizują siebie, swoich marzeń, tylko dlatego, że ciągle mają jakieś wymówki, czyli usprawiedliwiają się przed samym sobą na swoje lenistwo, na swoje nic nie robienie, albo na cokolwiek innego, co chcą sobie tą wymówką wytłumaczyć. Zresztą wymówkami posługujemy się nie tylko względem siebie, ale względem innych osób. I wtedy, bo pomysłu właśnie na tą książkę takiego stricte nie było, ale wtedy pomyślałam sobie, że to mogłoby być genialne właśnie napisać o tych wymówkach. I ta książka poparta była no, takimi właściwie badaniami, może nie do końca naukowymi, ale faktycznie przepytałam ponad 100 osób, zadawałam 2 pytania.
W książce jest to wszystko fajnie opisane. Pierwsze było takie, jakie jest twoje największe marzenie. Ja otwierałam w ten sposób ludzi, bo widziałam, jak oni się rozpromieniają, jak zaczynają im błyszczeć oczy, jak oni zaczynają o tym opowiadać. I czekałam na ten moment, żeby zadać im takie trudne, drastyczne pytanie prosto w serce, jak to ja mówię. I wtedy pytałam, okej, to powiedz mi, dlaczego tego nie realizujesz? No i tutaj się zaczynało. Muszę powiedzieć, że i były i łzy, i taka chęć ucieczki, albo takie, aż też zaczynam się wzruszać, kiedy o tym opowiadam. I ludzie po prostu sami przed sobą się wstydzili przyznać tego, że nie robią tego, o czym marzą w życiu, bo nie wiem, bo są leniwi, bo wymawiają się brakiem czasu, brakiem pieniędzy, małymi dziećmi. I okazało się, że powstało z tego badania 47 różnych wymówek, z czego kilka powtarzało się, albo one mówiły o tym samym, ale trochę innymi słowami. I zebrałam z tego 31 takich wymówek, które najczęściej ludzie, bo robiłam badania z ludźmi na całym świecie, nie tylko w Polsce. Tak. Okazało się, że wszyscy my nie jesteśmy wyjątkowi. Wszyscy ludzie mają wymówki. Znaczy, uważam, że jest tak, że kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, najpierw on nam powie prawdę, która dobrze brzmi, a potem powie nam prawdę prawdziwą, tylko trzeba zadać odpowiednie pytania, trzeba podrążyć trochę temat. No i właśnie wtedy zaczęłam zgłębiać temat i postanowiłam jakby dać kłam tym wszystkim wymówkom albo wytłumaczyć je, dlaczego one nas sabotują. To jest tak naprawdę coś, co niszczy nasze marzenia, a jeśli niszczymy własne marzenia, to tak naprawdę zabijamy sami siebie, bo chyba sensem życia jest realizacja siebie, a realizujemy siebie poprzez swoje marzenia. W związku z tym rozprawiam się z tymi 31 wymówkami. Książka jest w ogóle jeszcze ilustrowana, więc są obrazki, które stworzyła mojej siostry córka, więc jestem dodatkowo wdzięczna. Właściwie to jest takie moje dziecko, bo i moja mama mojego męża robiła korektę, mój mąż też robił korektę, także trochę jest to taka nasza książka. Tak, rodzina książka generalnie. Tak, jestem z niej mega dumna. Marzenka, ja mam do ciebie jedną prośbę. Gdybyś mogła przytoczyć dwie wymówki, które pojawiły się w książce, z tych, które zebrałaś, jak się z nimi rozprawiasz? Chciałbym, żebyś przybliżyła trochę wszystkim tym, którzy są teraz. W książce, ponieważ lubię storytelling i lubię, kiedy są historie, kiedy jest obrazek, kiedy człowiek może sobie sam go namalować w głowie, bo nie ma to jak własna wyobraźnia, ale uważam, będąc kiedyś z wykształcenia, znaczy jestem z wykształcenia fizykiem, jak tłumaczyłam dzieciakom fizykę, to zawsze mówiłam, że jeden obraz daje więcej niż 1000 słów, więc w książce też maluję obrazy. I taka najprostsza wymówka, nie mam czasu, to jest najczęstsza, nie mam czasu, ludzie po prostu mówią, nie mam czasu. Oczywiście nie zapytam was tutaj teraz, ile czasu spędzacie przed telewizorem, ale tak ludzie mówią. I podaję taki przykład. Wyobraź sobie, że siedzisz w pracy, jest godzina 9 rano i dzwoni do ciebie telefon. Odbierasz i w słuchawce słyszysz znajomy głos, nie wiem, z twojego idola, bożyszcza. Nie wiem, dla mnie kiedyś takim mężczyzną, który działał na mnie pod każdym względem, był Richard Gere. Wyobraź sobie, że dla panów może być Claudia Schiffer czy jakaś inna tam kobieta. I dzwoni i mówi do ciebie, cześć Marzena, jestem w twoim mieście, mam dzisiaj 2 godziny przerwy między 14 a 16, umówisz się ze mną na kawę? I mimo tego, że ty masz na biurku tonę papierów, w komputerze jakieś raporty rozgrzebane, szef czeka na jakiś raport do którejś godziny, ty za chwilę masz być z dzieckiem po pracy do dentysty, to tak naprawdę rzucasz wszystko, żeby się z nim spotkać, więc To, że nie masz czasu, nie jest tak naprawdę prawdą. Jest ustawieniem priorytetów, jak to ja mówię. Zawsze ludzie muszą ustawić sobie priorytety. Jeśli coś jest dla ciebie ważne i ma wysoki priorytet, to ty to zrobisz. Ale jeśli ktoś ci proponuje coś, na co nie masz ochoty i jest niski priorytet, to będziesz szukać wymówek. Więc nie szukaj wymówki, że nie masz czasu, bo jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, to ten czas znalazłbyś, wygrzebał z podziemi. Druga wymówka, też fantastyczna, nie mam pieniędzy. Tutaj podaję drastyczny przykład najczęściej z rodzinami, którym zachoruje dziecko, tak? I dziecku zostały 3 miesiące życia i można właściwie mu to życie uratować, ale trzeba zrobić operację, nie wiem, w Szwajcarii. Umówiona ona jest za miesiąc, ale trzeba zebrać bagatela 300 tysięcy euro. Oczywiście nie wiem, może Łukasz masz w skarpecie takie pieniądze, ale raczej większość ludzi takich pieniędzy nie ma. I co wtedy? Matka mówi, ojej, kochanie, do dziecka, trudno, no wiesz, umrzesz, bo mamusia nie ma pieniążków, tak? Nie, ta kobieta po prostu, nie wiem, kobiety, w ogóle rodziny dostają wtedy jakiejś takiej nadludzkiej, nie wiem, czy siły, ale no myślę, że to wtedy tam ktoś nad nimi czuwa po prostu i to jest taka, nie wiem, powiedzmy, że wszyscy im w tym pomagają i raptem okazuje się, że można zrobić zbiórkę, że ludzie się organizują, że dostają jakiejś takiej nadludzkiej energii i to puszczają dalej świat i to raptem zatacza ogromny krąg i okazuje się, że w niecały miesiąc te pieniądze na tą operację są zebrane, więc
takie tłumaczenie nie mam pieniędzy, to jest też po prostu sabotowanie samego siebie. Tych wymówek mogłabym przytaczać z historykami mnóstwo, także... A powiem jeszcze jedno, bo często mówimy, ja mam małe dzieci, ja nie mam czasu, tak? Też tam znowu się pojawia czasu, ale małe dziecko jest wymówką. To muszę wam powiedzieć, że zdziwilibyście się, bo z mojego doświadczenia wynika, że właśnie kobiety z malutkimi dziećmi, naprawdę z malutkimi dziećmi, często przy piersi, są najbardziej takie kreatywne, produktywne i realizują na maksa siebie, że jakby ktoś spojrzał z boku, to powiedział, wow, to jest po prostu niemożliwe, kiedy ona to robi. Ona to robi po tak zwanym fajrancie, jak to ja zawsze mówię, albo po sumie, ale coś w tym jest. One mają po prostu nadludzką moc i trzeba z nich brać przykład, naprawdę. Wiesz co, to ciekawa wizja się wyłania z tego, co mówisz, bo okazuje się, dochodzimy do momentu, w którym można stwierdzić, że twoja książka, która rozprawia się z wymówkami bardzo ważnymi w życiu, które gdzieś tam nam blokują, pokazuje, że rozwój osobisty czasem to nie jest dodawanie nowych koncepcji, ale to jest tak, to jest odejmowanie, to jest właściwie wyrzucanie ze swojego życia tego wszystkiego, co nas blokuje, bo zawsze możemy znaleźć argument, że nam się czegoś nie chce. Poza tym też wydaje mi się, że życie też nie polega na tym, żeby być wiecznie zmotywowanym, zmęczonym, gonić naprzód, tylko żeby doprowadzić do sytuacji, że tych momentów, w których ci się chce i rzeczywiście robisz, jest dużo więcej niż tych, których po prostu się lenisz. Kiedy mówisz, że masz dość, odpoczywasz. I dotknąłeś sedna, Łukaszu, ponieważ ja, kiedy ludzie mnie pytają, czy kiedy prowadzę szkolenia, zawsze mówią, ale skąd brać tą motywację, skąd ty bierzesz tą motywację? Ja zawsze mówię, że motywacja to jest taka równowaga, taki balans pomiędzy tym, co chcę, a tym, co muszę. I zawsze każę ludziom wziąć kartkę i wypisać sobie chociażby wczorajszy dzień, czy dzisiejszy, no dzisiaj mam wieczór, więc możemy dzisiejszy. Podziel kartkę na pół, takie narzędzie szybkie i wypisz po lewej stronie to, co dzisiaj musiałeś zrobić, a to, co chciałeś zrobić. Jeśli na twojej kartce będzie więcej tego, co musiałeś zrobić, to to nie jest dobre, ponieważ jakby zapominasz w tym wszystkim o sobie, tak? Gdzieś ja ci ucieka, a ja w twoim życiu jest dla ciebie najważniejszy, w związku z tym powiedziałeś rozwój osobisty, chyba Kuba Pączek powiedział, że rozwój osobisty jest jak szwedzki stół, każdy może sobie wziąć co chce. Ludzie też dziwnie podchodzą do tego, ale ja uważam, że rozwój osobisty jest genialny po prostu, bo nie tylko pozwala nam pokonać wszelkiego rodzaju negatywne przekonania dotyczące nie tylko nas samych, ale całego życia, podejścia do pieniędzy, do czasu, do ludzi, to też pozwala nam ten rozwój wypracować na nowo nawyki, nowe, lepsze, konstruktywne, które podnoszą nasze życie na wyższy poziom. One nam pozwalają ewoluować. W związku z tym ja uważam, że to jest po prostu niesamowite. Dlatego też no myślę, że każdy powinien gdzieś tam czerpać z tego i dążyć do tego własnego rozwoju osobistego. Też na przykład kiedyś, ja zawsze dużo czytałam, ale nie rozumiałam tego, że ktoś mówił, że trzeba czytać codziennie. Pamiętam bodajże Brian Tracy albo któryś z Tony Robbins powiedział, że oni może się walić, palić, ale codziennie czytają godzinę książkę. Ja kiedyś tego nie rozumiałam, teraz doskonale to rozumiem, ponieważ jeżeli ludzie borykają się z jakimikolwiek problemami, to często uciekają z tymi problemami w siebie. A ja uważam, że nic na świecie, co nas spotyka, nie jest nowe. Wszystko już miało miejsce, wszystko już kiedyś było, ludzie już to pokonali i jest to gdzieś opisane w książkach. Wystarczy tylko, że tak powiem, sięgnąć po odpowiednią. A jak sięgnąć po odpowiednią? Jestem zwolennikiem zasady, że to nie my wybieramy książki, tylko one nas. I jeśli będziesz szukał odpowiedzi na pytanie, które cię nurtuje, to przyjdzie do ciebie odpowiednia książka, którą powinieneś przeczytać. I czytajcie. To jest coś niesamowitego, ponieważ potrafi otworzyć nam głowę, na nowo spojrzeć na całe nasze życie. To prawo przyciągania, o którym mówi Phil Secret, który jest moim po prostu takim, no nie wiem, taką biblią dla mnie w formie filmu, do którego wracam kilkadziesiąt razy, którym zarażam innych, nie tylko moich uczniów, kiedy zarażałam, ale i innych ludzi. I mam w tej chwili takie informacje zwrotne już w tej chwili od moich uczniów, którzy są dorosłymi ludźmi po 30, którzy piszą do mnie teraz na przykład, pani Marzeno, ja tego nie rozumiem, ale pani wtedy zmieniła moje życie. I tak sobie myślę, że jeśli robiąc to, co robię, pomogę chociaż jednej osobie w życiu albo trochę zmienię to jej życie, a ostatnio usłyszałam takie zdanie, to myślę, że to jest najpiękniejsze, co można w życiu słyszeć. I właśnie dla takich chwil warto żyć. Ja dlatego to robię. Dlatego ludziom dodaję motywacji. Dlatego ludziom dmucham w te ich skrzydła, bo każdy je ma. Czasami one opadają, ale wiem, że każdy je ma. I to jest... Moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby Marzena podmuchała wasze skrzydła z równie intensywnym tempem, jak dzisiaj nasza rozmowa,
I tak jak powtarzam, ja uwielbiam takie wywiady, takie rozmowy, kiedy ja mogę odpocząć, kiedy mogę zadać 3, 4, 5 ale pytań. Ja doskonale. Tak, prelegent po prostu prowadzi, wie co mówi. Marzenko, ja bym chciał przede wszystkim zaprosić, przede wszystkim dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę, dziękuję, bo była fantastyczna i dokładnie była taka, jak się spodziewałam, pełna energii. I jestem przekonany, że to nie ostatnia, która się pojawi. Natomiast przede wszystkim chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy nas oglądają teraz i w retransmisji, żeby skorzystali z fenomenalnej książki Marzenki, którą napisała Wrzuć na luz. To jest autentyczna książka, oparta na faktach, na życiu, na doświadczeniach, bo często jest tak, że my mamy ogromny potencjał w życiu, którego nie wykorzystujemy. Dlaczego nie wykorzystujemy? Bo mamy w sobie wykształcony na przykład nawyk, postawy, żeby czegoś nie robić, bo nawet odkładanie na później jest nawykiem, który trzeba zmienić po prostu. I porażka jest nawykiem. Jeśli poddasz się porażce, to będziesz ciągle ją ponosił. Nie, trzeba zmienić myślenie. Teraz mi się nie udało, ale to nie oznacza, że jestem beznadziejny i nic mi się więcej nie uda, nieprawda? Dokładnie tak. Powiedział, tak. Kiedy spaliła się fabryka po iluś tam 10 tysiącach prób, kiedy syn powiedział, tato, zmarnowaliśmy tyle czasu i energii na te próby, a ojciec odpowiedział, nie kochany synu, znaleźliśmy 10 tysięcy rozwiązań, jak tego nie robić. To jest piękne, tak, żeby z porażki wyciągać lekcje, iść do przodu. Ludzie popełniają błędy i ważne jest, żeby po prostu umieć się do nich przyznać, naprawić i iść dalej. Wiesz co, powiedziałaś piękną rzecz, która jest puentą, też do tego, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, bo podczas naszej rozmowy na początku padło takie zdanie, że ważne jest to, żeby odnaleźć te dlaczego w życiu, że jeżeli znajdziesz te dlaczego, to jest ci dużo łatwiej iść dalej. Druga puenta jakby z naszej rozmowy, która wynika, że bardzo często ludzie uważają, że ich problem jest tak duży i tak poważny, że zamiast korzystać z prostych rozwiązań, które mają na wyciągnięcie ręki, kombinują i szukają wyspecjalizowanych metod, podejść, technik, nie wiadomo czego, zamiast chwycić jedno, drugie, trzecie narzędzie, działać i po prostu robić. No i to, co jest... Jeśli mogę wejść z tym problemem, tak, z naszą ręką, kiedy ją masz blisko twarzy, to ten problem jest ogromny, ale jak odsuniesz tą rękę, okazuje się, że problem jest malutki. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Czasami wystarczy zapytać obcej osoby, której to nie dotyczy emocjonalnie. I ona daje tak proste rozwiązanie, wręcz banalne, że zastanawiasz się, wow, dlaczego ja na to nie wpadłem sam, po prostu. Moi drodzy, jeżeli szukacie rozwiązań na wyzwania, które macie aktualnie, jeżeli chcecie, żeby ktoś dmuchnął, to tak dosłownie jak tornado, wasze skrzydła, to serdecznie was zapraszam. Wejdźcie na stronę Marzenki na sklep.energyboost.pl. Macie linka wklejonego, ale jeszcze go wam wyświetlę. I po prostu zamówcie sobie tą książkę, bo to po prostu jest bardzo dobra książka, którą warto przeczytać, studiować i po prostu wdrażać. To jest taki... Jeszcze dodajmy, że książka jest pisana z samochodu, ponieważ ja uwielbiam jeździć, ale zostawmy to, że będzie niespodzianka. Dokładnie tak. Moi drodzy, moim gościem dzisiaj była Marzena Śmigielska. Marzenko, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję, ale też dziękuję i dziękujemy oczywiście wszystkim tym, którzy byli z nami oraz tym, którzy nas obejrzą. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz, wszystkiego dobrego i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, pozdrawiam, pa.